Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Marvel Spider-Man. I tak, no z perspektywy Państwa czasu, no to może być to kolejny odcinek. Dla mnie jest to dość spora przerwa, gdyż okres grudniowy jest bardzo, bardzo pracowity dla mnie. No ale dobra. Co mieliśmy tu zrobić? Mieliśmy tutaj zrobić tak, misja główna, to znaczy szukamy Otta, tak? Tak, szukamy doktorka. Namierzyć Otta i dowiedzieć się, co planuje. No tak, Otto niestety zaświrował i odwrócił się przeciwko no, normalnym ludziom. Stworzył ramiona. Sztuczną inteligencję połączona nerwoświatłowodem, bym to tak nazwał, czyli w ogóle taka nazwa, którą właśnie wymyśliłem, ale nerwy ogólnie zastępujące, które łączą się do mózgu, są zastąpione po prostu poprzez nitki łącza światłowodowe, no i tak impuls elektromagnetyczny z mózgu, który tak generalnie działamy, tak generalnie poruszamy dłońmi i wszystko, całą resztą, to taka ciekawostka. No po prostu idą sygnały z mózgu, takie, które każą nam po prostu ruszyć palcem. My tego tak tego nie czujemy, ale po prostu tak to działa. A więc dobra, po tej takiej małej dawce anatomii człowieka i trochę techniki, szukajmy Otta. Musimy go znaleźć gdzieś w Central Parku. No to lecimy. Miles. Czy Peter, sorry, to nie jest Miles. Musimy uważać, bo po ostatnich wydarzeniach, no to po ostatnich wydarzeniach wiemy, że miasto przejęło i najgorsi złoczyńcy. Zobaczcie, opustoszałe ulice, po prostu nikogo nie ma na tych ulicach. Świadkowie zgłaszają rozbój z bronią w ręku. Funkcjonariusze proszeni do Lincoln. Nie wiem, może sobie zrobimy? Zróbmy sobie to. Daleko nie ma. To jest napad. Chodźcie! Taka mała rozgrzewka, bo dawno, mówię, nie walczyłem. Muszę sobie przypomnieć, jak to gdzieś tam działało. Okej, zaczyni. Mam wrażenie, że ci bandyci ostatnio w ogóle się nie starają. No już, już. No, jak widzicie, strzelają do nas. Niech to! A, gołąb! Ojejku! Zgłoszono sprzedaż narkotyków. Funkcjonariusze przy Firehouse. Przyjęto? Dobra, jak już jesteśmy, zrobimy sobie zadanie zdjęciem. No wiem, jest tu też gołąb. Co, złapiemy go? Nie wiem, czy mi się uda. Ale powinno się udać. Ojej, oj. A, Johna. Paranoik. Miłośnik teorii spiskowych. Takich epitetów używają ludzie, by mnie obrazić i mi umniejszyć. Ale teraz, po wielu latach ostrzeżeń, wyszło szydło z wora. Spider-Man dosłownie sprowadził na nas zarazę. Czemu winie jego, a nie Martina Lee? Oczywiście, że winie Martina Lee. Powinien spotkać go szybki proces, ale on jest po prostu pomylonym terrorystą. Ten typ tak ma, a Spider-Man uważa,
uważa się za bohatera. Mimo to, że wiedział o zagrożeniu, nie ostrzegł nas. Albo wydawało mu się, że rozwiązał sprawę i powinien odpowiedzieć przed sądem za niedbałość, albo sam brał w tym wszystkim udział, co czyni z niego terrorystę. No, Johna nie odpuści. Dobra, to co, lecimy. Misja główna. Zobacz jeszcze na mapę. Aha, dobra, odblokowaliśmy wcześniej kolejne. Tutaj mamy tak, kryjówki Fiska, mamy magazyny demonów i odkryliśmy kolejne. Dobra, wyzwania mamy i kolejne odkryliśmy tutaj. Wyzwania, posterunki Sable. A, walczymy. Tak, posterunki Sable. Spider-Manów dwóch. O kurde, może być ciekawe. Wiecie co? Może Fame w sieci, Spider-Manów dwóch. Zróbmy sobie to. Tą misję poboczną, zanim będziemy szukać Otta. Spider-Manie, jesteś wspaniały. Właśnie przyleciała do mnie Vanessa. Świetne imiona. Sandra się cieszy, że wróciły? Cóż, nie ma jej już z nami. Miała raka. Howard, tak mi przykro. W porządku. Kiedy usłyszała diagnozę, powiedziała, nie marnujmy życia na lamentowanie. Co jakiś czas o tym zapominam. Nie przestawaj szukać, dobra? Znalezienie reszty jest dla mnie bardzo ważne. Dzięki, Spider-Manie. Okej. Posterunek Sugar Hill, tu centrala, co u was? No tylko słyszę przeładowywanie jak... Dobra, my jesteśmy przy zadaniu pobocznym, zobaczymy. Spider-Manów dwóch. Spider-Manie, tutaj! Coś się stało? Ależ nie, chciałem ci tylko podziękować za uratowanie mojej córki przed tymi zbirami. A kiedy to było? Dopiero co. Ktoś tak zajęty jak ty traci rachubę, co? A. Na rogu 126 i Powell właśnie dzwoniła mi powiedzieć. Tak, przepraszam. Cieszę się, że mogłem pomóc, a pańska córka jest cała. Okej, przecież mnie tam w ogóle nie było. Lepiej tam zajrzyj i sprawdzę, co jest grane. No, zajrzyjmy. No, sam jestem ciekaw. Kto się przebiera za Spidermana? To tu. Widzę miejsce zbrodni. Muszę się dowiedzieć, co się stało. Szkoda, że to przegapiłem. Dzięki za pomoc, Spider-Man. Żyje, więc ten, kto to zrobił, nie jest taki groźny. To już coś. Okej. Już wróciłeś? Myślałam, że leciałeś do tamtego pożaru. Tak, właśnie lecę. W którą to stronę było? Ostatnio ruszyłeś tam, na południe. Dzięki, trochę się pogubiłem. Ktoś się pode mnie podszywa. Może znowu kameleon. Muszę go wytropić. A kameleon. Zaraz zobaczymy. Rzeczywiście czuć jakby swąd z tamtej strony. Ale zobaczcie, jak te ulice wyglądają. Widać szkody po pożarze. Zdaje się, że szybko go ugasili. Wróciłeś! Nie wiem, jak ci dziękować za wyciągnięcie mojej przyjaciółki z płomieni. Myślałam, że już po niej. Nie ma za co. Chciałbym się upewnić, że wszyscy są bezpieczni. Ale ten dym trochę mnie skołował. Pamiętasz, dokąd potem poszedłem? Wybacz, pomagałam przyjaciółce. Wydaje mi się, że tam. Dzięki. Pozdrów przyjaciółkę. Kimkolwiek jest ten fałszywy Spider-Man, pomaga ludziom. Ale to, co robi, jest niebezpieczne. Muszę go znaleźć. Ciekawe, okay. Czy ten drugi ja coś zostawił. Zbadajmy. Wygląda na to, że pożar spowodowało zwarcie, a nie podpalenie. Użył schodów pożarowych. Chyba nie umiał skopiować moich wyrzutni sieci. Dobra.
Zbadajmy otoczenie. Tutaj mamy coś. Gaśnica. Posłużył się gaśnicą. Jaki to rodzaj środka gaśniczego? Dobra, musimy zbadać. Potrójne. Tutaj mam, okej. Nie. Potrójne tu miałem dać, tak? O. I tutaj. A tu. Raz. Chyba będzie dobrze, co? ADP. Popularny i łatwy do namierzenia. Widorofosforan amonu. Och, nazwy chemiczne są bardzo trudne. nie da się ukryć, naprawdę można sobie połamać język na substancjach chemicznych i na nazwach chemicznych, te stricte nazwach z laboratorium substancji chemicznych, tak jak tutaj widorofosforan amonu. Ma na sobie pianę z gaśnicy. Jeśli ustawię soczewki na szukanie jej składu chemicznego, powinna mnie doprowadzić do Spidermana 2.0. Chodzi normalnie. Żadnych sieci, żadnych mocy. Więc to, co robi, jest samobójstwem. Żadnych sieci, żadnych mocy. Wygląda, jakby się z kimś bił. Może coś wie. To. Weź, stary, odpuść już. Powiedziałem ci przecież. Wszystko rozegra się na dachu. Słowo. Tylko uważaj na siebie. Obym tylko zdążył. A, na dachu? Tylko co? Subowtórnie jest taką gapą. Kilka dni na przeciwbólowcach i będzie okej. Okay. No kurde, narkotyki? Nie zostawił narkotyki. Intencje chyba ma dobre, nawet jeśli jego metody są szalone. Policja zajmie się sprzątaniem. Fałszywy Spidey musiał zejść drugimi schodami. Potem zostanie ślad. To on. Ludzie chyba go lubią. To znaczy mnie. To znaczy... Cicho to jest. Nie ma problemu. Przepraszam. Słyszę kogoś w potrzebie. Ej, ja tak nie mówię. Nikt tak nie mówi. Zostawcie go. Ta, jasne. Za twoją głowę dostaniemy od pana Fiska niezłą premię. Ej, koledzy! Ja nie jestem Spidermanem. Zgadza się, już nie jesteś. Magazyn Fiska. Pora wyrównać szanse. Zawsze wiedziałem, że to więcej niż jeden facet. Zabić! Ja się tym zajmę, leć! Mam w trakcie szansę na walkę o Spidermana? Leć! Umiesz walczyć! Mam czarny bas! Cześć, Garadone! Chciałem się tylko trochę wypromować, wiesz? Ale kiedy przebierasz się za mnie, bierzesz na siebie moich wrogów. A ja mam mnóstwo wrogów. Ja biorę tych z giverami, a ty resztę! Dobra, podstępowane będzie teraz. Yeah.
No gdzie oni są? Tu! Wiesz, jak chcesz pomóc innym, to niedaleko jest dom opieki Fist. Na pewno byłoby wielu chętnych na darmowe lekcje samoobrony. Dobra myśl! Przyznajemy, że będę dostrzegać wady. Dobra, gdzie kolejni? Tutaj! Kurde, może sobie czegoś użyjemy, co? Może jakieś elektrosieci? To elektrosieci jest też spoko. Jak jeszcze ktoś będzie w ogóle? Gdzieś jeszcze... O, co? Tu, proszę. Dobra, mamy kolejny. Dobra, co jeszcze? Wszystko. To było mocne. Jak ty to robisz? Krok po kroku. Słuchaj, masz dobre intencje, ale jak tak dalej będziesz robił, to w końcu zginiesz. Tak, teraz to rozumiem. Spokojnie, odwieszę kostium. Koniec ze Spider-Manem. Słusznie. Poza tym nie potrzebujesz kostiumu, żeby zmieniać świat. Dobrze powiedziane. Zapamiętam to. No dobra, misja poboczna kończona. Taka... O. Myślałem, że będzie coś mocniejszego. Dobra, w pobliżu mamy tak, kryjówkę Fiska, laboratorium, Oscorp. O, mamy też obóz więźniów. No, obozy więźniów to tu więźniowie. No to już wam pokazywałem, na dachach są obozy więźniów. Ale jeszcze nie byliśmy na posterunku Sable. To może sobie wejdziemy, ale to będzie to samo wszystko, czyli no po prostu... Będzie to działało na falach wrogów, którzy po prostu pojawiają się falami, 6 fal, czy 5, już teraz nie pamiętam. Ale my szukajmy Otta, gdzieś w Central Parku. Żona nie odpuszcza. Do wszystkich siedzących zgłoszono napaść. Funkcjonariusza do Central Parku. Dobra, jesteśmy. Times Square. Jesteśmy na Times Square, zobaczymy. Spider-Manie, padłeś nam pomóc?
mogę się przydać. Delikatnie powiedziane. Ten cały oddech diabła to coś potwornego. Technicy mają przerąbane. Według mediów to tutaj Otto wypuścił oddech diabła. Może jego osad mnie na coś naprowadzi. No, tutaj, dokładnie. Norman Osborn as better major for Better New York. Widzicie coś? Bo ja nie za bardzo. O, jest, dobra. Analiza. Spróbuję go wyizolować. Sekwencja liderowa bogata w parę AT. Wygląda spoko. Dobra, popatrzmy na to. To nie pasuje. Tu pasuje. Dobra, tak. Nie mogą się pokrywać tutaj, broń Boże. To takie pojedyncze tylko może, co? Nie, no tutaj muszą być na pewno to, bo to podwójne tu będzie. Nie. Brakuje. Ten w ogóle odpada. Jeden jest niepotrzebny na pewno nam. 6 muszę użyć. Poczekajcie, no tu muszą być na pewno 2. Tak by było ok, ale to poczekajcie, to teraz dam te poczwórne. Teraz jest ok, tu jest spoko. I ta sekwencja jest zrobiona. Teraz tutaj mamy te. I potrzebuję wyizolować to, no i tu jest ok. Na pewno musi być to, no bo nie ma bez dwóch zdań. I ten. Tyle. Nukleaza CPF-1 z Oscorp. To na bank oddech diabła. Dobra, mamy oddech diabła. Teraz mogę prześledzić ścieżkę rozpraszania. Ślad prowadzi w kilku kierunkach. Muszę znaleźć właściwy. Dobra, szukajmy. Z tego co wiemy, Otto był u góry gdzieś. Ślad prowadzi w górę tego budynku.
Okay. Świat prowadzi do tych szybów. Co Otto miałby tutaj robić? Powinny gdzieś tu być drzwi albo jakiś właz. No, przy okazji mamy plecak, patrzcie. Już weźmiemy. Moja praca z dziedziny neurotechnologii. To dzięki niej dostałem etat u doktora. A zostało nam jeszcze 11 przedmiotów do zebrania na całej mapie. Oskorp, patrzcie. Chyba wiemy, gdzie się udało to. Ale tutaj się wracam teraz, co? Chyba. No tak, tak. Musimy do tego szybu tam wejść. Dobra, wchodźmy. Co znajdziemy tu się? Zaraz okaże. Trochę tu ponuro. Troszkę tak. Muszę tu jakoś włączyć światła. Mamy? I stała się światłość. Wow. Otto urządził tutaj punkt zborny? Mógłby się tu przeprowadzić podczas afery z ucieczką z więzienia. No, ale widzimy, Otto zrobił sobie tutaj laboratorium. Otto jest zaślepiony gniewem. Interfejs neuronowy jeszcze go wzmaga, ale wywołuje go nienawiść. Zniszczy całe miasto, byle zaszkodzić Normanowi. Ciężko uwierzyć, że to ten sam gość, którego znam z Fist. Zobaczymy sobie coś. Otto nagrał wiadomości dla swojej ekipy. Och, Martinie. Gdy uświadomiłem sobie, że to ty stałeś za ostatnimi atakami na Osborna, byłem jednocześnie zdumiony i smutny. Jednak w miarę rozwoju sytuacji znalazłem inspirację. Odważnie zabrałeś się za coś, o czym marzyłem od zawsze, Martinie, i zrobiłeś to bez wahania. Wejście na wytyczoną przez ciebie ścieżkę sprawiedliwości to dla mnie wielki zaszczyt. Otto i Lee mają ze sobą więcej wspólnego niż myślałem. Od jak dawna się znają? No właśnie. No jak widać, Norman Osborn wywołuje negatywne emocje nie tylko w Otto, Octaviusie i w Martinie Lee. Jako burmistrz Nowego Jorku. Zobaczmy coś dalej, zbadajmy, bo tu widać
Jest Otto, jest Martin, to będzie pewnie reszta ekipy też gdzieś tutaj będzie miała swoje stanowiska, jak na przykład... Otto próbuje odkryć słabe punkty technologii Sable. Okej. Zapoznajmy się, bo może też nam się to przydać. Ale nic takiego tutaj nie mogę zrobić w sumie. Kolejne nagranie. Norman. Gdzie nie spojrzę, widzę jego twarz. Uśmiecha się do kamer, zbiera pochwały i przyciska mnie kolanem do ściany. Dlaczego inni nie widzą, jaki jest samolubny, jaki lekkomyślny, jaki zły? Gdyby tylko mogli ujrzeć Normana, którego poznałem. Który kryje się pod maską. Oskorp ukradkiem zajął miasto. Elektryczność, transport i bezpieczeństwo publiczne. Norman stworzył firmę niezbędną, ale jakże kruchą. Wystarczyłaby jedna katastrofa. Podważenie kilku drobnych elementów, by wszystko się posypało. Ludzie w końcu zobaczyliby, kim naprawdę jest pijawką, żerującą właśnie na nich. Tak, wystarczyłoby kilka drobnych kroków, by go zrujnować. Ilu ludzi bym potrzebował? Pomyślimy. Po pierwsze, jakaś katastrofa. Huragan, trzęsienie ziemi albo plaga. Potem atak na sieć Oskorp i sytuacja kryzysowa. Miasto pogrąża się w chaosie. Ludzie dostrzegają prawdę o Normanie. Tak, tylko paru ludzi. Nie więcej niż 6. Sinister Six. Martina aresztowano. Norman wydaje się zadowolony. Sądzi, że nic mu nie grozi. Nie ma pojęcia, że właśnie zgromadził wszystkie potrzebne mi elementy w jednym miejscu. Teraz, gdy Martin jest w tratwie, gdzie byli już Skorpion, Rhino, Vulture i Elektro, wystarczy delikatny kopniak, żeby wywołać efekt domina, który doprowadzi do upadku Oskorp i Normana. Tak, maleńki kopniak. Chyba pora, żebym włożył buty i wybrał pierwszą płytkę. Jak widzimy, mamy tu więcej wiadomości. No zobaczymy, co dalej. To moje ostatnie nagranie. Peter, jeśli tego słuchasz, wiedz, że zrobiłem to, co uważałem za słuszne. Być może było to radykalne, ale jeśli chodzi o Normana, półśrodki nigdy się nie sprawdzają. Wiele ryzykuję, ale najbardziej będzie mnie bolała utrata twojej przyjaźni. Mam nadzieję, że jeśli jeszcze się spotkamy, nie będziemy po przeciwnych stronach barykady. No niestety, już jesteśmy. I to od początku, kiedy Otto został, się zmienił. No niestety, Spider-Man będzie musiał go powstrzymać. I nieuniknione jest to... Poczciwy Rhino, mój drugi ulubiony Rosjanin. Rhino, nieuniknione jest to, by po prostu Peter... No spotkał się twarzą w twarz z Ottem po raz kolejny, jak do walki. Także posłuchajmy sobie, co nagrał Rhino. Aleksieju, z zainteresowaniem śledzę twoją karierę. Świat widzi w tobie pozbawionego rozumu głupca. Ja dostrzegam wojownika o sercu poety. Wiem, jak pragniesz uwolnić się od zbroi, w której zostałeś uwięziony. Pomóż mi osiągnąć mój cel, a ofiaruję ci wolność. Dobra, brań nagrań. Już wiemy jak. Otto opracował środek zdolny uwolnić Rhino z jego zbroi. Pewnej agencji rządowej nie udało się to od wielu lat. A jemu wystarczyło kilka dni. No. A zobaczę, czy tutaj coś było jeszcze do Martina Lee.
Nie, już nic, bo nie mogę tu w ogóle nic... nic zrobić. Dobra, teraz obok zobaczymy to. Gargan, czyli Skorpion. Czyli pomyleniec numer jeden. No, zobaczymy, co tam Otto przekazał Skorpionowi. Niechętnie przyznaję, że usunięcie pana długów było trudniejsze, niż zakładałem, panie Gargan. Zadłużył się panu pewnych wymagających indywiduów, ale gdy tylko zakończy pan pracę przy zbiorniku, pana zobowiązania finansowe znikną. Otto Octavius jest wszakże bardzo przekonujący. No więc co, Otto Octavius, żeby sobie sprzymierzyć najgorszych złoczyńców Nowego Jorku, Skorpiona, jak i Rhino i pozostałą grupę, no znalazł po prostu ich słabe punkty, znalazł ich marzenie, to co chcą, i po prostu sprawił, że po prostu mogą to dostać i tylko wyłącznie dlatego są zobowiązani do pomocy od to. Tak jak tutaj Rhino chciał się uwolnić i uwolnił się z własnych ze zbroi, tak samo tutaj spłacić dług, więc dla Skorpiona dał pieniądze. Martin Lee dostawał jakieś leki, jakieś środki, tak żeby po prostu móc funkcjonować. Coś jeszcze tutaj mamy. Zobaczymy pozostałą część ekipy. Chyba zostały jeszcze Elektro i Vulture. Właśnie chyba tutaj. Staruszek Vulture. Z nim najwięcej miałem do czynienia. No właśnie, zobaczymy co dla Vulture'a. Vulture dostał raka kręgosłupa od swoich skrzydeł, ale Otto opracowuje dla niego nowatorską terapię. No właśnie. Wszyscy są uzależni od Otta tak naprawdę i dlatego są z nimi pomagają. Zobaczymy, co Otto nagrał dla Vulture'a. Jakież to ironiczne, Adrianie, że twe cudowne skrzydła sprowadziły na twe ciało taką potworność. Na szczęście pracujesz teraz dla mnie. A gdy już skończymy, wdrożę swoje autorskie leczenie i uleczę cię. Jeszcze nie pora, byś opuścił ten ziemski padł, przyjacielu. Okej. Okay. Czyli tak. Vulture dostał raka kręgosłupa od ten i umierał od skrzydeł, które ma. No i od to postanowił mu pomóc. W związku z czym kolejny sprzymierzeniec jest po stronie Otta. Zobaczymy. Elektro. Z co tego Elektro? To dopiero narwaniec. No właśnie. Elektro marzy o tym, żeby stać się czystą energią. Doktor podrasował mu sprzęt, żeby choć po części spełnić jego życzenie. Posłuchajmy. Max, gdy zdradziłeś mi swoje marzenie, pomyślałem, że oszalałeś. Czysta energia? Ale gdy zacząłem zgłębiać ten problem, odkryłem, że możemy połączyć nasze pragnienia. Obiecuję, że gdy skończymy, staniesz się czystą energią. Lub czymś tak do niej zbliżonym, że nie zauważysz różnicy. No to brzmi dość przerażająco. No i mamy całą piątkę, tak? Wszystkich. I plany. A to co? Otto musiał korzystać z tej mapy, ale jest pusta. Chyba, że coś tu przegapiłem. No, puściutka jest. Żarówka UV. No włączmy, zaraz zobaczymy. Nie działa. Muszę jakoś włączyć tę lampę.
Czekajcie, podążaj za śladem przez krzywkę, o to dobra. Jakby tu włączyć tu... A dobra, mam. No i już. No i co teraz? Zobaczymy tam. Ukryte oznaczenia. Otto kazał tym łotrom atakować nieruchomości Oscorp w całym mieście. Zamierza zniszczyć Imperium Normana kawałek po kawałku. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy pięć punktów. Pewnie każdy z tych punktów będzie przejęty przez jednego z głównych złoczyńców, czyli albo Elektro, albo Vulture, albo Martina Lee. Zaraz zobaczymy. Skorpion ma za zadanie zatruć zbiornik miejski. Kolejny obszar należący do Oscorp. To już wiemy, co nas czeka. Skorpion. Rhino atakuje budynki Oscorp na wybrzeżu. Tylko gdzie uderzy najpierw i czemu? Rhino. Wygląda na to, że ostatnia część planu to bezpośredni atak na Oscorp. I pewnie na Normana. Okej. Co Vulture robi na Times Square? Muszę być ostrożny. Vulture Times Square? Elektro wziął na cel elektrownię Oscorp. Nawet logicznie. Okej. Lee chce zdobyć surowicę przeciw oddechowi diabła. Za pomocą czegoś o nazwie Ikar. Dobra, to chyba wszystko zbadaliśmy. Ostateczny atak tutaj będzie. Mamy tak. Martin Lee. Vulture. Elektro. Rhino. I Skorpion. Tutaj rozegra się finał najwyraźniej, najpewniej. Ale przez to będziemy musieli tutaj jeszcze zawalczyć. W tych punktach. Co jeszcze tutaj nam się uda znaleźć? No to chyba to wszystko. Skorpion pomaga Otto w zamian za czyste konto. Wymazaną kartotekę? Długi z hazardu? No tak, to już wiemy. To chyba wszystko, bo wszystko to już tutaj ogarnęliśmy. Ikar. Jest! O, mamy Ikar. Witaj, Spider-Manie. Chyba jeszcze się nie zapoznaliśmy. Jest Otto Octavius. Nie ma żadnego Ikara. Otto. Nie. Martin nie potrzebuje pomocy w zdobyciu surowicy. Ikar był przynętą, która miała cię zwabić. Zwabić mnie? Ojo. Podrzucić się? Praca dla Octaviusa to przyjemna odmiana. Każdy jego plan B ma plan B! Cześć! Nic ci nie jest. Co ty robisz? Lawiruję! Słuchaj, Lee próbuje zdobyć surowicę. Musimy znaleźć laboratorium Oscorp, zanim on to zrobi. Pracuję nad tym. Przeglądam wszystkie pozwolenia na stronę. Jeśli został jakiś ślad, znajdę go. To super! Dobra, muszę lecieć, MJ! Jeszcze żyje? Zmiękczyłem go! Pora na plan B! No i co, walczymy z Elektro? Praca zespołowa! To jest to! Ale
niemożliwe cele, takie jak śmierć Spidermana. Aż serce rośnie, Elektro. Więzienie sprawiło, że w końcu wygrałeś, co? Budło, budło, nie trafiłeś! Dobra, nie będę się patrzył. Dobra, wyrzutni sieci muszę. Czas go zapoznać z moimi pięściami. Mogę go porazić, jeśli zarzucę sieć na transformator. Dobra. Ty! Ruszaj! Ej, Adrian! To ja, Spider-Man! Co to za bełkot? Nikt nie łapie moich żartów. Dziś zakończymy tę waśń, infekcie. Waśń? Ja tam myślałem, że osiągnęliśmy kompromis. Chyba źle oceniłem nasze relacje. Dobra, mamy Elektro. Ajajaj. Nie umie go trafić. Prędko. Spider-Man! Muszę cię zniszczyć! Teraz Elektro. Robi się! Załapałeś mój żart! Z radości prawie odechciało mi się walczyć! Dwóch? Teraz to kurde. Powiem szczerze, wolałem kiedy działaliście w pojedynkę. Niesamowite, ile można działać podczas współpracy, nie? Wigor młodości i mądrość doświadczenia! Zacna para! Jak olej i woda, jasne. Za wolno! Nie mogę teraz zaatakować. Muszę go uskoczyć. Teraz. No. Ładnie. Dobra, zajmiemy się Elektro. Ajajaj. Okej. No powiem, że nie spodziewałem się od razu takiej walki. Gdzie on jest ten Elektro, bo... O dobra, mamy go. Dobra, ładnie.
Bardziej bym tego Elektra tutaj chciał załatwić, patrzcie. Złap. Ojej, oddech, oddech i teraz. Dobrze. No, szybko, okej. Ładnie. Pięknie. Nie ma najmniejszych szans. O tak! Mamy to! Wiecie, nie chcę brzmieć jak pesymista, ale wydaje mi się, że błędnie oceniacie sytuację. Zapomniałeś o rozgrzewce, pająku! Dobra. W tym momencie to na chwilę przerwę, bo... kończy się czas mniej więcej, jeżeli chodzi o odcinek na YouTube'a, więc zaraz będę kontynuował i widzów na YouTubie zapraszam na kolejny odcinek, który będzie kontynuacją w tym samym miejscu, także nie odchodźcie i zapraszam na kolejny odcinek. Także do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.